dobry. Witam Was bardzo serdecznie z Wodzisławia Śląskiego w dzisiejsze święto Epifanii. To jest święto objawienia Pańskiego. Albo też jak wielu potocznie mówi, święto Trzech Króli. A czynię to hasłem dzisiejszego święta, które mamy zapisane w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Mamy także dzisiaj fragmenty ze Starego Testamentu, z drugiej księgi Kronik, z 32 rozdziału oraz z pierwszego listu Piotra, z 5 rozdziału. Posłuchajcie proszę. Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. A w Nowym Testamencie czytamy: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W uroczystość objawienia Pańskiego Kościół i Słowo Boże przypominają nam, drodzy, historię ukazującą pokłon oddany narodzonemu Jezusowi przez trzech króli przybywających ze wschodu. Wspominamy wydarzenie i tych, którzy zadali sobie tak wiele trudu, aby odszukać narodzone dziecię i złożyć mu hołd. Spróbujcie wyobrazić sobie wyruszających w drogę mędrców. Drogę długą, męczącą, a przede wszystkim spróbujmy sobie wyobrazić wielkie pragnienie, które gościło w ich sercach, odnalezienia nowonarodzonego żydowskiego króla. Sądzili, iż właśnie jego oznaczała gwiazda, jaka się pojawiła na niebie. Jesteśmy więc świadkami nieopisanej radości, jaka się rozbudziła w ich sercach, kiedy dotarli do celu w swojej podróży i zobaczyli dziecię i matkę jego, Marię. Na uwagę zasługuje fakt, że mędrcy przybywają do Betlejem z bardzo daleka. Pokonują bardzo długą drogę. Zdobyli się na ogromny wysiłek, aby przybyć tutaj pomimo trudu, pomimo wyrzeczeń i pomimo niepewności. Taka postawa, drodzy, postawa mędrców pobudza nas dzisiaj do refleksji, ale i także do naśladowania, do obierania celu i zadawania sobie trudu, aby do tego celu dotrzeć, aby go zrealizować. Na uznanie zasługuje chociażby fakt, że w poszukiwaniu prawdy mieli wielką determinację. Podziw wręcz budzi ta cała wyprawa, pełna niebezpieczeństw, wielu niewiadomych, a w końcu niezłomna wiara, iż spotkają dziecię Jezus, który jest kimś wyjątkowym. Dlatego, gdy docierają, padają na twarz i oddają pokłon, a w końcu dzielą się także darami, które przywieźli. Dają złoto, kadzidło i mirrę. Patrząc na mędrców, drodzy, dziś musimy zapytać się siebie, co my pragniemy oddać Chrystusowi. W narodzonym Synu Bożym, objawionym światu, rozpoczyna się nowy czas dla grzesznego człowieka. Dlatego dzisiaj powinniśmy za przykładem mędrców oddać nie tylko pokłon Chrystusowi, ale zaprosić Go do naszego życia i oddać Mu nasze serce. Pieśnią, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła i która będzie rozbrzmiewać we wszystkich kościołach, jest znana kolęda Mędrcy Świata Monarchowie. Pochodzi ona, właściwie tekst tej kolędy pochodzi aż z XVII wieku, natomiast melodia
została dopiero dopisana w wieku XIX. Ale od tego czasu zapisała się bardzo mocno w tradycji dzisiejszego święta i towarzyszy praktycznie wszystkim nabożeństwom. Ja również chciałbym Was dzisiaj zachęcić do zaśpiewania tej pięknej kolędy Mędrcy Świata Monarchowie. Życzę Wam, drodzy, pięknego świątecznego dnia, błogosławionego i życzę Wam, aby w Waszych sercach narodził się Chrystus i abyście z radością każdego dnia oddawali Mu pokłon. Zostańcie z Bogiem.